chciałoby się powiedzieć znów ta ostatnia minuta. No tak, no ale zakładając, patrząc z perspektywy, że graliśmy w dziesiątkę, to gdzieś w tej sytuacji ktoś by to w ciemno zabrał jeden punkt. Ale z przebiegu spotkania i gdzieś tam z końcówki, no to na pewno można powiedzieć, że jakiś niedosyt pozostaje. Sporo kontrowersji sędziowskich. Patrzyliście powtórki w szatni na gorąco? Powiem tak, że najgorsze jest to, jak każdy po meczu każdy będzie analizował to, co sędzia zrobił, a nie analizuje się to, co tutaj, jak zespoły grały. I jeżeli sędzia jest bohaterem całego widowiska, to chyba nie do tego piłka zmierza. Najlepszy sędzia jest wtedy, gdy nawet po meczu nikt nie wymawia jego nazwiska, a zawodnicy nie wiedzą, kto jest sędziową. I taka jest prawda, no i gdzieś tam ja nie będę też oceniał gdzieś tam pracy sędziów. No. Mogę jedno pomijając sędziego, czy ty czujesz, że byłeś faulowany? Czy że faulowałeś oczywiście? Mi się wydaje, że walka była z obu stron. Jakie nastroje w szatni? Przybiło was to mocno? No bo wydawało się, że już ta wygrana jest na wyciągnięcie ręki w takiej okoliczności, a tym znowu. No tak jak powiedziałem, że pozostaje niedosyć, ale gdzieś tam jak zaczęliśmy grać dziesiątkę, no to każdy by ten jeden punkt jakby brał w ciemno. Także na pewno gdzieś jakaś analiza będzie, teraz mamy dłuższą przerwę na podładowanie akumulatorów.